This would be an almost unreal clutch for him to try and win with this little HP. And especially because Team Izak are, they're playing it perfectly as well. They've got the buddy system going. They have to keep, be careful about their spacing for that very reason. Because there's no possible chance for Izaku now to return. He will be able to get the shot only because he was standing out in the open in the off-angle. But that is it! Izak will be the champion. Hope oh, to join the Republic event. What a play! Very, very impressive, and yes, congratulations indeed. We know obviously have a lot of. Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Izak i tak jak widzieliście przed chwilą, albo być może widzieliście, w niedzielę wygraliśmy ten cały turniej Republic of Gamers z ROG Jointed Republic Community Cup, czy jak to jeszcze tak nazywało, jakoś tak w każdym razie, więc chciałem do was nagrać takiego vloga już na sam koniec, podsumowującego w ogóle całą akcję, wszystkie jakieś takie moje przemyślenia, żeby, żeby z wami się tym wszystkim... Jakby podzielić, słuchajcie, no było ta. To, to w ogóle była niesamowita przygoda. Zakończyłem w finale w sumie i pierwszą, i drugą mapę. To ciekawe, także kapitan Izek dwie mapy zakończył fragiem. Także śmieszna, śmieszna sprawa. No i cóż, słuchajcie, to, to była tak jak powiedziałem niesamowita przygoda, myślę, i dla nas, i dla całej drużyny, tak? I myślę, że dla was również, że kiedy oglądaliście te nasze streamy, te nasze przygotowania, te nasze wszystkie wzloty i upadki, gorsze, lepsze mecze. No, ale ostatecznie to, to my wznieśliśmy puchar do góry i, i to na pewno to na pewno było niesamowite przeżycie. Szczególnie, że udało się wygrać właśnie z tym panem, czyli z Michaelem L., z zawodnikiem, który wygrywał z Virtus Pro w półfinale Dreamhacka Winter 2014, który wygrywał z Virtusami w ćwierćfinale Dreamhacka kluż na poka. Także, także udało się gdzieś tam Virtusów troszeczkę chociaż pomścić. Mecz, słuchajcie, myślę, że fantastyczne dogonanie. Myślę, że emocje były szczególnie na pierwszej mapie, bo w drugiej zdominowaliśmy. Ale tak, ale wszystko słuchajcie po kolei, bo to jest tyle różnych emocji, o których bym chciał Wam powiedzieć, A więc może zaczynając w ogóle tak, po pierwsze wszystkie mecze myślę, że wrzucę do siebie na kanał, myślę, że to fajna sprawa by była, dla mnie super pamiątka, dla Was też, także wszystkie mapy z pojedynku z Onixem, później ze SkyArtem i później z Michaelem się pojawią, się pojawią tutaj na, na, na YouTubie u mnie, więc jakby coś to będziecie mogli sobie spokojnie to mogli obejrzeć tej trochę siebie zasłaniam, więc to, to będzie. No i tak zaczynając, słuchajcie, jak wybierałem zawodników, miałem na no to bardzo mało czasu w ogóle, żeby to wszystko zrobić, tak? Musiałem wybrać sobie właściwie trójkę zawodników, bo Lecha właściwie już sobie wybrałem I, i to było na pewno bardzo bardzo trudne zadanie, było bardzo ciężko. Zobaczyliśmy grę naprawdę wielu, wielu zawodników. Wiele osób też krytykowało moje wybory, że, że ci zawodnicy byli słabi, że nie byli lepsi, że ten zły albo tamten zły, dlaczego dwóch sniperów bez in-game lidera. Teraz mogę się cieszyć, słuchajcie, że, że pokazałem, że, że to, że zaufałem tym ludziom, to, to w 100% się zwróciło tak? I, i że mi też można ufać co do takich rzeczy, bo, bo zebrałem naprawdę świetną ekipę, już abstrahując od samego skilla, samych umiejętności, ale, ale na pewno żeśmy się super zakumplowali, co też było widać na tych różnych vlogach, które nagrywaliśmy, że tam mieliśmy swoje różne żarty, że atmosfera w drużynie jest bardzo fajna i, i, i to, było, to było bardzo ważne. Także także uważam, że to wyszło mega fajnie. Te całe treningi. To było super. Słuchajcie, że podczas tego turnieju widzieliście taktyki, widzieliście nasze ustawienia, widzieliście nasze zagrywki, które trenowaliśmy na streamach, bo te streamy były praktycznie codziennie. Tak, praktycznie codziennie żeśmy trenowali te 4-5 dni w tygodniu po te 5-6 godzin. I, I to wszystko było tutaj to wszystko było na tym turnieju, także, także widzieliście, że naprawdę potraktowaliśmy to solidnie. No i wygraliśmy, wygraliśmy dzięki temu wyjazd do Las Vegas na DreamHacka, który będzie za miesiąc. Także też super, super podróż jeszcze. W Las Vegas nie byłem, a zawsze do Las Vegas polecieć chciałem, także, także mega fajna atrakcja na pewno nas też czeka. Tym bardziej, że na DreamHacku będą przecież wirtusi, także będziemy mogli pojechać z wirtusami na turniej tak znowu poczuć jakby tę atmosferę od, od ich strony. Ech, no i super sprawa, e, super sprawa. E, I tak jeszcze, jeszcze takich, takich ważnych rzeczy oczywiście, bo bardzo dużo ludzi pyta, czy będziemy jechać na ten kolejny turniej razem, czy coś i tak dalej. Słuchajcie, ja. Ja na pewno już w CS z tym grać tak nie będę. Bo, bo jestem, tak jak mówiłem, jestem za stary, mam mecze do komentowania, tak. Jestem przede wszystkim związany z wirtusami, więc mi zależy, żeby ich mecze komentować. To jak walnęło, słuchajcie, to tak tak walnęło strasznie głośno, jak, jak na strzelnicy normalnie. E, więc to było wesołe. E, w każdym razie, tak, jak tak wracając do rozmów, słuchajcie, to ja już na pewno nie, grać jakby w CS -e zawodowo nie będę, bo, bo po prostu ja jestem za stary. Część ludzi powie, ale przecież ta z Neo przecież są w swoim wieku. I ja, oczywiście tak jest, ale ta TaZeo grają w CS -e na najwyższym światowym poziomie od 10 lat. Mają gigantyczne doświadczenie, którego ja nie mam i, i już takiego po prostu nie zdobędę. To po pierwsze, nawet jeżeli miałbym grać jeszcze na takim poziomie, nawet jeżeli jeszcze bym złapał jakąś lepszą formę, to i tak wolałbym zostawić swoje miejsce jakiemuś młodemu zawodnikowi, który ma przed sobą przyszłość. Tym bardziej, że dla mnie to już wiecie, praca to jest streamowanie, YouTubeowanie, e, komentowanie meczów. Przede wszystkim <laughs> Był taniec zwycięstwa, ale chłopaki mnie opuścili i tutaj było What? czemu, czemu nie, nie tańczycie? E, więc tak, tutaj, tak, Michael się odgra, odgrażł, że z nami wygra, a trochę się nie udało. E, w każdym razie. E, o, ja za tej kurczę cały czas jest, wybaczcie ten kurs. E, w każdym razie. W każdym razie, moi drodzy, wracając do tego całego turnieju, to, to chciałem Wam przede wszystkim serdecznie podziękować za to, że, że wspieraliście, że kibicowaliście tyle czasu, bo bo to naprawdę to była super przygoda właśnie dzięki wam tak naprawdę, kiedy oglądaliśmy Kiedy byliśmy, graliśmy pierwszy mecz, ja w przerwie wchodzę na Twitcha, żeby zobaczyć jak tam w ogóle to wygląda, jak, ile widzów patrzę, a tam 70 chyba 5 tysięcy jak, to, jak zobaczyłem, więc byłem w wielkim szoku. I później znaczę na mecz coraz więcej w finale. Rekordowo było chyba 170 czy nawet 180 tysięcy ludzi, którzy śledzili ten meczek, także to było nieprawdopodobne, ile z was kibicowało nam w tym meczu, ile osób uwierzyło, bo, bo wiele osób właśnie nie, nie wierzyło, że nam się uda. Wiele osób myślało, że odpadniemy w pierwszym meczu, że ta drużyna będzie za słaba, że, że ja za słaby, a myślę, że udowodniłem, że, że ja też potrafię grać na poziomie. A szczególnie właśnie w tym pierwszym meczu, gdzie chłopaki jeszcze się chyba stresowali tym wszystkim, co się działo, ehm, no bo tyle ludzi, tak, takie zainteresowanie, tyle, tyle nowych fanów gdzieś tam, tak. Więc ehm, więc ja tam myślę, że dawałem radę. Stąd się pokazał z bardzo dobrej strony, Luli Guzman się pokazał, z... właściwie każdy się pokazał z dobrej strony, tak samo. Next i Lech, także, także myślę, że to naprawdę ekstra, ekstra sprawa. E, ups, coś się popsuło. E, odpalę sobie to jeszcze raz. Okej. Okay. Jak sobie gdzieś tam leci jakiś środeczek meczu. O. Tak, to były, to były dobre momenty, więc te wszystkie meczeki oczywiście wrócę do siebie. Ale wracając, wracając do rozmów, to tak, pierwszy mecz słuchajcie, na pewno był dla nas najtrudniejszy, bo był to meczek pierwszy. Drużyna zonica też nas zaskoczyła mocno. Zonic nas zaskoczył mocno, bo to już jest zawodnik, który był kiedyś programerem, ale już od roku został streamerem i od roku właśnie głównie zajmuje się streamowaniem po prostu. A grano naprawdę na bardzo dobrym poziomie, słuchajcie. przegrałem z nim chyba każdego klacza, którego miałem do, do, do wygrania, do każdego przegrałem właściwie. I Zonic zrobił naprawdę świetny mecz, bardzo dobrze też poprowadził swoją drużynę. A to widzimy jak wyciąga te fragi, na no, B na Mirażu. Więc do nich sobie było mega ciężko, ale ze SkyRtem Sky też, słuchajcie, było, było dużo trudniej niż się spodziewaliśmy, a tam mieli super aimerów w drużynie. I tak naprawdę najlepszy mecz, co ciekawe, słuchajcie, zagraliśmy w finale. Najlepszy nasz mecz, w sensie wszyscy najbardziej skillowo No poza mną, czy znaczy, ja grałem myślę, że na swoim poziomie ale chłopaki zagrali po prostu dużo lepiej. No, więc najlepszy mecz zagraliśmy w finale, co, co jest dobre. I, I to właśnie co ja bardzo cenię u, u, tej, u tej drużyny właśnie, że że to są ludzie, którzy w trudnych momentach byli w stanie dać siebie najwięcej. To jest cholernie ważne w Counter-Strike'u, właśnie, żeby ludzie sobie potrafili radzić z presją, nie? Trochę się bałem Monexa po pierwszym meczu, który, który zagrał poniżej swojego poziomu, dużo poniżej swojego poziomu, mówmy się, ale już półfinale, w finale już strzelał swoje, więc to było bardzo dobre. I myślę, że to też fajne, to właśnie Stomp mi powiedział, że, że bardzo fajnie, że do tego tu nie przygotowaliśmy się ze streamem, bo, bo wtedy już były, były mecze, które właśnie, kiedy graliśmy na Virtusów chociażby, było 40 tysięcy widzów prawie, czy jakieś Definity, gdzie było właśnie po 20 tysięcy widzów nawet, że to nas przygotowywało i tych chłopaków właśnie. Na Jakiś taki stres związany z widzami. O, tu była super runda z lechem, byliśmy tutaj we dwóch na trzech i mówię do lecha. Chodź wejdziemy w we dół przez tego smokka, nie. No i jak ktoś sprytnie wszedł, kurczę, idealnie, ja byłem tuż obok niego I i to wyciągnął super rundę, nie? Później wygrał klaczyka. Um, ale tak, słuchajcie, codziennie, codziennie po każdym meczu, który graliśmy. Wracaliśmy do hotelu i, i tam sobie omawialiśmy, oglądaliśmy te mecze z, And z Andersa i Semnera komentarzem. Omawialiśmy sobie jakieś tam błędy, analizowaliśmy, śmialiśmy się przekazać z różnych śmiesznych akcji, z tego co, co gadaliśmy na tym spiku, a z tego co widać było w grze, więc tak to wyglądało. Kurczę, ja nawet słuchajcie, sam nie wiem do końca co wam jeszcze przekazać, bo to jak, jak wspominam to wszystko, to widzicie, że cały czas się uśmiecham, e, cały czas się uśmiecham. To są takie pozytywne emocje, tak się z tego strasznie cieszę, z tego co się udało zrobić, że udało się to wygrać. No ale tak jak mawia stare poczekał w internecie Izek zawsze wygrywa. E, tak jak kiedyś polecieliśmy na GTX Challenge z Rokiem i, i z Kupsonem i tam się udało wygrać tak teraz z drużyną Counter Strike'a udało się pojechać i wygrać. A tutaj Crasher 017 08 w tym meczu w finale i, i później się popłakał. Lele, widzicie czwarte w tabeli też w ogóle nic nie strzelał Także tak, żeśmy go wyłączyli z gry, tak, żeśmy zgrali dobrze jako, jako drużyna właśnie. Także to wyszło mega, mega fajnie. Oto tu Crusher właśnie po raz ósmy zginął bez, bez fraga, także pecha miał chłopak. No ale tak, ale na pewno słuchajcie, będę wspierał tych chłopaków, którzy będą chcieli grać, tak, którzy będą chcieli, żeby ich sportowa kariera się rozwijała i, i na pewno ich jakby nie zostawię, będę starał się to wspierać już nie jako zawodnik, tylko bardziej jako menadżer powiedzmy. Będę coś na pewno kominował w tym 2017 roku. Słuchajcie, żeby coś bardzo fajnego ogarnąć, żeby ogarnąć drużynę, która będzie za jakiś czas walczyła w Europie, bo, bo widzę, że tego polska scena absolutnie potrzebuje, także, także myślę, że to byłby fajny kierunek rozwoju, żeby zrobić coś jeszcze dla, właśnie dla polskiej sceny, żeby stworzyć jakieś takie fajne warunki dla chłopaków. No i moi drodzy, no nie wiem, kurczę, ja się sam zagubiłem w tych swoich zeznaniach, chciałem nagrywać jakiegoś takiego spójnego vloga, ale widzicie, jak ja o tym mówię, to trochę chaotycznie gadam, bo po prostu to, to jest za dużo emocji, słuchajcie, to jest za dużo emocji, które w tym wszystkim siedzi i ja się gubię, bo ja mam w głowie karuzelę kompletną przez to, co się działo i podczas tego całego turnieju i podczas całego tego miesiąca przygotowań. Po prostu się mega, mega cieszę, że się udało wygrać. Mega się cieszę, że się udało wygrać, moi drodzy, i, i kurcze, i jeszcze raz serdecznie dziękuję Wam za całe wsparcie i dla mnie i dla chłopaków, bo, bo mega tego potrzebowali. Dzięki też serdecznie za wsparcie właśnie dla Nexa po tym pierwszym meczu, bo chłopak był załamany, że, że nie udało mu się zagrać właśnie na tym najwyższym swoim poziomie. I, i właśnie dzięki temu, że dostali, dostał tyle słów otuchy, to, to myślę, że właśnie zagrał na swoim poziomie, bo, bo nikt go absolutnie nie oskarżał, że zagrał gorszy mecz, tylko właśnie wszyscy mówili Nex, nie łam się, kurczę, grałeś dobrze, yy, że grałeś pod drużynę i, i że później będzie lepiej i było lepiej, także. Także Nex też nam bardzo, bardzo pomógł w drodze do finału i w samym finale, gdzie wiele razy otwierał właśnie wejście na bomb B na Mirażu chociażby. Bo to dzięki jego i dobrze i grze Elecha właśnie, kiedy sobie wjeżdżali na Bomb B, to, to się udawało, także... Także chyba skończę po prostu tego vloga. No to jest taki, widzicie, vlog pełen emocji, pełen takich pozytywnych emocji na szczęście. Ale, ale po prostu jeszcze raz dzięki serdeczne wszystkim, że oglądaliście, że wspieraliście, że kibicowaliście. I, i, I myślę, że pokazałem wielu ludziom, że potrafię grać w CSA i że potrafię gdzieś tam ogarnąć grę, grę na jakimś tam poziomie, także... Także to będzie piękna pamiątka, słuchajcie. To będzie piękna pamiątka. A, Puchar, słuchajcie, poszedł do Luliego Guzmana. Um, uważam, że absolutnie Luli Guzman zasłużył na to, żeby Puchar wziąć do domu, um, bo, bo Luli zagrał świetny turniej. Zresztą chyba miał w ogóle najwyższy rating z całej naszej drużyny. Tu czyni był Stomp, ale stąd to też równy gość powiedział, że spoko, że Luli może brać Puchar, bo Luli mu strasznie zależało, bo jeszcze nigdy z turnieju niczego nie wziął, jeszcze nigdy niczego nie wygrał. E, tak naprawdę, więc, więc myślę, że będzie też miało dla niego, będzie to fajna pamiątka, Tym będzie, że Puchar bardzo ładny, podświetlany w ogóle na kilka kolorów, także fajna rzecz. E, także Puchar poszedł do Luliego. No i mam nadzieję, słuchajcie, że jeżeli coś z tej drużyny faktycznie będzie, to że będziecie wspierać dalej, będziecie kibicować dalej. No i mam nadzieję, że ci, że ci chłopaki, te chłopaki kiedyś być może będą grali nie tylko na takim turnieju community, tak, jakiejś tam społeczności, tylko być może na jakimś minorze, później majorze. Zobaczymy. Za to będę trzymał kciuki i mam nadzieję, że wy też... A tymczasem trzymajcie się ciepło i, i do usłyszenia. Zapraszam oczywiście do oglądania tych wszystkich spotkań. Jeżeli ktoś nie obejrzał jakiegoś meczu, jakieś mapy, to polecam, bo naprawdę każda mapa była mega emocjonująca i, i, i myślę, że taka unikatowa na swój sposób. Także warto sobie to poglądać. A ja się tymczasem zbieram, także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Podajcie na streamy. Na pewno z tą ekipą jeszcze będę grał nieraz w CS, -a, więc, więc wpadajcie na pewno, będzie fajnie, tę ekipę, tę ekipę całą naszą zobaczyć razem w jednym składzie znów na Filmik Finicji, czy na Faceit, czy na matchmakingu. Papatki. Cześć.